Oto cykl książek przeznaczonych między innymi dla młodego czytelnika. Autorem ich jest niezwykle popularny zarówno na Śląsku, jak i w całej Polsce pan Alfred Szklarski, u którego w pracowni właśnie jesteśmy. Alfred Szklarski to obecnie jeden z najpopularniejszych pisarzy dla starszych dzieci. Szczególnie chłopcy, nawet ci dużo starsi, pasjonują się przygodami Tomka Wilmowskiego. Zacząłem czytać chyba w tych czasach mniej więcej, kiedy te rzeczy się ukazywały. Pierwszy tom jest 57 rok, to byłem w pierwszej klasie. No i tam jakoś pewnie druga, trzecia klasa zaczęło się czytać te rzeczy i właściwie wszyscy to czytali. Bo to był sposób podróżowania. I tak już 20 lat podróże i perypetie Tomka porywają czytelników w świat wielkiej przygody. Główny bohater tej mojej powieści cyklicznej, Tomek Wilmowski, jest postacią fikcyjną, to znaczy stworzoną przeze mnie. Jest on zarazem ucieleśnieniem moich młodzieńczych marzeń i dążeń do przeżywania atrakcyjnych przygód. W tej chwili mam lat 14, gdy dorosnę do wieku Tomka, chciałbym właśnie uczestniczyć w takich wyprawach. Chciałbym, żeby pan Szklarski dalej w ciągu tych książek pisał i żeby w dalszym ciągu można je było czytać jako bardzo przyjemną lekturę. Maloa miękko opadła na kolana Larsena. Gorące ciało Hawajki przylgnęło do Larsena, napełniając go uczuciem, za którym tęsknił od tygodni. Larsen szeptał jej miłe słówka. Ona odpłacała mu pieszczotą i 3 godziny upłynęły jak jedna chwila. A więc będą i te strony dość nieprzyjemne dla nas, okrutne. Debiutował jako autor, jako pisarz na łamach prasy koncesjonowanej przez niemieckiego okupanta. Pierwsze się nazywał Fala, drugie 7 dni. To były pisma powołane dla, nie waham się użyć takiego stwierdzenia, dla ogłupienia tutaj Polaków w generalnym gubernatorstwie. Zamieszczano tam rozmaite sensacyjne utwory, awanturnicze, półpornograficzne, ilustrowane roznegliżowanymi paniami. Oczywiście debiutował nie pod swoim nazwiskiem, tylko pod pseudonimem. Zostawił sobie imię Alfred, ale podpisał się Alfred Murawski. Nie wiesz nawet, Maloa, mówił Larsen, przytulając Hawajkę po raz ostatni w porcie, jak jestem ci wdzięczny za dzisiejszy wieczór. Jestem żoną marynarza, wyjaśniła. Mój mąż jest obecnie na długim rejsie. Larsen zaniemówił na chwilę, a potem szybko wskoczył do motorówki. Ich rola była jakby wpisana w taką tendencję ogłupiania narodu polskiego propagandą przez hitlerowców. I to miało za zadanie właśnie, żeby naród polski stracił swoją tożsamość. No, tego się nie da ukryć na pewno. Wręczyłem czekoladki. Pani Wypełska zawołała swe kuzynki. Były to 2 śliczne panienki. Przez 1,5 godziny nie mogłem zdecydować się, która z nich lepiej podobała mi się. Wielu artystów wtedy uznało, że w czasie wojny milkną muzy. On na to nie poszedł. No, trudno powiedzieć z jakich względów. Po prostu miał łatwość rzeczywiście kreacyjną. Miał łatwość wymyślania rozmaitych niesamowitych historii. Łatwość pisania dialogów. A to było dosyć zajęcie intratne. No i spodziewał się być może, że skoro nie pisze tam rzeczy jednoznacznie prohitlerowskich czy jednoznacznie antypolskich, więc być może ujdzie mu to płazem. Współpracownicy prasy gadzinowej. Poniżej podajemy nazwiska osób wysługujących się propagandzie okupanta. Ludzie ci stracili raz na zawsze prawo do życia w wolnej ojczyźnie. Fala. Falą kieruje nominalnie Niemiec Becker, ale faktycznie prowadzi ją Ziemkiewicz z dawnego kuriera codziennego 5 groszy. Alfred Szklarski pisuje nowelki i powieści pod pseudonimem Murawski. On twierdził, że jego praca w pismach koncesjonowanych przez okupanta była przykrywką dla działalności WAK, no co jest raczej niemożliwe, ponieważ on zaczął współpracować z tymi pismami w roku 1939 pod koniec, jak one tylko powstały, no kiedy jeszcze Armii Krajowej nie było. Ja mam prawo mu wierzyć, że było to na rozkaz jego przełożonych. Szklarski, jak utrzymywał w życiorysach, uczestniczył w Powstaniu Warszawskim jako strzelec szklarz w 2. Kompanii Lotniczej Batalionu Piorun. Jakąś działalność Szklarski w czasie wojny niewątpliwie tajną jakąś moim zdaniem prowadził.
Dotarłem do paru żołnierzy, którzy stwierdzili, że nie przypominają sobie takiego żołnierza. Nie znaczy to jednak, że on nie uczestniczył w tym powstaniu w tym oddziale, ponieważ ten oddział został bardzo mocno przetrzebiony, a wielu żołnierzy, którzy trafiło do niewoli, nie zdecydowało się na powrót do Polski. Moje przekonanie jest takie, że z pewnością w strukturach był jakichś podziemnych, no i wykazał się wielką odwagą w powstaniu warszawskim. Właściwie ojciec nigdy o tych czasach nie mówił, dlatego że nie chciał nas tym obciążać. On zawsze chronił nas przed tymi niemiłymi rzeczami. Obawiał się, że nie będziemy mogli wszystkiego zrozumieć. Po latach sprawy nam wyjaśniał i powiedział, no tak życie, gdybym wyjechał do Ameryki, to by mnie nie spotkało. Nie wyjechał z Warszawy w 1939 roku, mógł wyjechać, bo się zakochał, no, bo został. Jeżeli ktoś kiedyś naprawdę kochał dziewczynę, to wie, o czym ja mówię. Ślub żeśmy mieli akurat jak Niemcy wkraczali do Warszawy. No i ksiądz się spytał, czy chcecie ślub, to od razu jakiegoś przychodnia wziął jako świadka i po ślubie. Gdy człowiek się zestarzeje i wie, że tak nie za długo już mu tego wszystkiego dobrego zostaje, wtedy bodaj całe dzieciństwo widzi się o wiele wyraźniej niż dzień wczorajszy. I wojna, i rodzice, i Chicago, i moi przyjaciele z Chicago. Wszystko, powstanie warszawskie, to wszystko pozostawiło jakieś, można powiedzieć, nawet urazy w człowieku. Szklarski, który przed wojną ukończył w Warszawie Wydział Konsularny Akademii Nauk Politycznych, w 1945 roku osiadł w Katowicach. Być może bał się tutaj demaskacji w Warszawie. Wydał kolejną książkę, tym razem pod pseudonimem Alfred Bronowski. Niespecjalny sukces ona odniosła, w związku z tym przerzucił się na tematykę obyczajowo-romansową. Wydał takie dwie powieści, też przeszły bez echa. W związku z tym napisał taką książkę o doli i niedoli górników. Nazywała się to Błędne ognie. Też specjalnie nie miała wielu czytelników. Pisał pan kiedyś książki dla dorosłych także? Tak, pisałem. Na szczęście dla mnie pod różnymi pseudonimami, do których bym się w ogóle teraz nie przyznawał. Doszedł do przekonania chyba słusznego, że w Polsce zawsze była moda na cudzoziemców, w związku z tym postanowił przybrać pseudonim zagraniczny i taki ten pseudonim brzmiał Fred Garland. Pod tym pseudonimem napisał książkę Tomek w tarapatach o perypetiach Polonusa nastoletniego wracającego do Polski. Doszedłem do wniosku, że ten młody czytelnik jest najlepszym odbiorcą literatury, jakiego sobie każdy pisarz mógłby wymarzyć. I postanowiłem już do końca życia być tylko pisarzem książek dla młodzieży. Dnia 3 bieżącego miesiąca rozpoczął się przed Sądem Okręgowym w Warszawie proces przeciw 11 byłym współpracownikom Nowego Kuriera Warszawskiego, 7 dni, oraz miesięczników Fali i Co Miesiąc Powieść. Akt oskarżenia zarzuca wyżej wymienionym, że w czasie okupacji niemieckiej, począwszy od jesieni 1939 roku do klęski Niemców, idąc na rękę okupantowi, uczestniczyli w redagowaniu wymienionych czasopism niemieckich w języku polskim. Pisma te wydawali Niemcy w celu osłabienia postawy moralnej i ducha oporu narodu polskiego wobec okupanta. Sprawa była pokazowa. Ten prokurator, który sprawę prowadził, to powiedział tak. Z pana, jako człowieka, rezygnujemy na zawsze. Przed sądem staje oskarżony Alfred Szklarski. Podobnie jak Sierzputowski oświadcza, iż do winy się nie poczuwa, a swojej pracy w prasie gadzinowskiej usiłuje nadać pozory działalności konspiracyjnej. Szklarski twierdzi również, jakoby na rozkaz organizacji miał zbierać informacje z terenu redakcji Nowego Kuriera Warszawskiego. Oskarżony Szklarski tłumaczy niejasno, iż dalszym motywem jego współpracy były względy materialne oraz chęć uzyskania Ausweisu. Wyjaśnia też, iż był tylko współpracownikiem organizacji podziemnej, a nie jej członkiem. Jakie są do końca kulisy? Tego nikt, sądzę, że nie zbada, nie sprawdzi, bo się wszystko działo też w relacjach niepisanych. Świadek profesor Lorenz, działacz Polski Podziemnej, stwierdza, że już od pierwszych momentów okupacji stosunek społeczeństwa polskiego i organizacji konspiracyjnych był zdecydowanie negatywny do niemieckiej prasy w języku polskim. Taka opinia była szeroko rozpowszechniana ustnie oraz w prasie podziemnej.
W 1940 roku była jeszcze ogłoszona decyzja podziemnych władz organizacyjnych o zakazie pracy w instytucjach niemieckich, szczególnie niebezpiecznych dla społeczeństwa polskiego. Był to niesprawiedliwy wyrok, prawda? Że tak go potraktowano, że nikt nie uznał jego patriotycznej działalności w tym, tylko że uznano go za kolaboranta. Dnia 11 bieżącego miesiąca o godzinie 23.30 Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok na współpracowników prasy niemieckiej w języku polskim. Oskarżonego Szklarskiego Alfreda sąd skazał na 8 lat więzienia i utratę praw publicznych i obywatelskich na lat 4. Sąd wziął pod uwagę jako okoliczności obciążające również jego długi okres pracy w Szmatławcu i zdolności. Jednak nie wiem, czy on aż na 8 lat zasłużył więzienia, skoro wielu polskich pisarzy, którzy kolaborowali we Lwowie z innym okupantem, im nie spadł głos z głowy, ba, byli za te swoje teksty hołubieni. Czasami gorycz zła, którego doznajemy, człowieka tak zmienia radykalnie, że staje się kimś niezwykłym. Szklarski, no być może wtedy tam się zrodził ten pomysł tego cyklu, więc może to były najbardziej błogosławione lata dla pomysłu, dla Tomka. On w 1953 roku, o ile pamiętam, opuścił więzienie i rok potem już znalazł się w wydawnictwie Śląsk jako redaktor. Spędził w tym wydawnictwie chyba ponad ćwierć wieku. No, był lokomotywą tej oficyny, bo właśnie Tomki, kolejne Tomki i potem trylogia Złoto Gór Czarnych przyniosły ogromne nakłady, rzesze czytelników, no i duże honoraria. W wydawnictwie Śląsk zetknął się z właścicielem wtedy jeszcze drukarni takiej w Mikołowie, panem Leją, który powiedział: rynek potrzebuje książek dla młodzieży. Przez cały czas Tomek nie wypuszczał z rąk lornetki, a było na co popatrzeć. Nosorożce, dziki afrykańskie, żyrafy, stada najróżniejszych antylop, lwy, a nawet słonie ukazywały się w pobliżu. Dla Tomka było wielką niespodzianką, że można przebywać tak blisko dzikich zwierząt i nie być narażonym na niebezpieczeństwo. To była prawdziwa, pierwotna Afryka, której istnienia Tomek, stroniący dotychczas od geografii, nawet nie podejrzewał. Jak do tego doszło, że on odniósł tak ogromny sukces? Bo to był pisarz, który stworzył cykl powieści. Gdyby on to zrobił w normalnych warunkach, w normalnym kraju, to byłby bardzo bogatym człowiekiem. Ja po prostu piszę taką książkę, jaką ja chciałem czytać wtedy, kiedy byłem młody. I tu chyba jest ta cała tajemnica powodzenia mojej cyklicznej powieści. Jako filolog i dłubacz dotarłem do tej pierwszej, do samego początku, to znaczy do tego pierwszego Tomka. To się nazywało Tomek w Tarapatach, powieść podróżnicza dla młodzieży, wydana tutaj w Mikołowie w 1947 roku, czyli 10 lat przed tym Tomkiem, który zrobił taką karierę, w 1957. I to jest zupełnie inna historia, o zupełnie czym innym. Teraz zaczął żałować, że w szkole nie przykładał się do geografii, z której zawsze miał dwóje. Przypominał sobie niejakiego Stanleya, który podróżował po egzotycznych krajach, ale nie mógł wykrzesać ze swojej pamięci, jak się nazywały. Właśnie geografia i historia były tymi przedmiotami, których Tomek obawiał się najbardziej przy promocji do następnej klasy. Jest to dosyć, że tak powiem, no, drętwe. To znaczy drętwe w sensie takiego dydaktyzmu dosyć twardego. I jak to zestawimy z tą wersją z 1957 roku, no to widzimy, na czym polega ten pomysł, który dojrzał. No, okres był, że tak powiem, dobry do namysłu. Między 1947 a 1957 rokiem to się przewaliło wszystko, co najgorsze, prawda? To, co piszę i to, jak piszę, było od razu przeze mnie ściśle przewidziane i zamierzone. Mianowicie chodziło mi o to, że warto by było, aby polski autor spróbował napisać chyba pierwszą powieść cykliczną dedykowaną przede wszystkim młodemu polskiemu czytelnikowi.